Siema. Dzisiaj postanowiłem dla odmiany pojechać sobie na rowerze na wycieczkę. Jednym z takich ulubionych moich miejsc, jeśli chodzi o okolice Krakowa, to jest Ojcowski Park Narodowy. Więc tam właśnie będziemy się wybierać. Ogólnie gdzieś 20 km w jedną stronę. Teraz jak mieszkam na osiedlu Świecenia, to troszeczkę dalej niż wcześniej. Ogólnie jedziemy przez Giebułtów. Postaram się kamerką na rowerze zrobić parę filmików, mniej więcej jak wygląda trasa. Tutaj przede mną jest zieleń. Zieleń, tak. No najpierw przejeżdżamy trochę po wertepach, sobie takimi skrótami przy torach. W sumie postaram się wam wrzucić mapkę całej trasy. Miałem trochę pieniędzy, żeby sobie kupić dobre lody w Ojcowie. Mam nadzieję, że w sumie nie będzie, może trochę chmurek wyjdzie, bo faktycznie jest gorąco póki co. A będzie pewnie jeszcze cieplej. Droga prowadzi takimi obrzeżami, nie idzie przez jakieś główne drogi, więc jedzie się naprawdę fajnie. I wszystkim, którzy pragną jakieś troszeczkę dalsze wycieczki, to zdecydowanie polecam tą trasę, bo mało kto nią jeździ i naprawdę zawsze jak jadę do Ojcowa, to praktycznie tędy. Next level. Małe sprostowanie do ostatniego filmiku, tam nie był zieleń, tylko zielonki. Teraz przejechaliśmy przez taki charakterystyczny mostek. Tutaj radzę zawsze pojechać górą przy tym polu, bo tutaj zawsze zbiera się woda, jest błoto. Przyjeżdżamy tędy, teraz wymijamy ten mostek z tej strony i tutaj będzie zjazd, przynajmniej powinien być, zawsze tędy normalnie zjeżdżamy. Gorąco jest, ale lepsze to niż deszcz, więc jedziemy dalej.
No i tak oto udało nam się wjechać do praktycznie tutaj parku. No ten ostatni fragment trasy zdecydowanie nie jest dla rowerów miejskich, jak ktoś ma. A ten jeden fragment nie chciałem zjeżdżać na rowerze, ponieważ kiedyś mi prawie go przerzuciło. Nie chciałem koziołkować przed kamerami. Wiem, że to byłoby fajne, ale jednak nie. Trochę jest pod górę jednak, kiedy jedziemy w stronę parku, natomiast jak będziemy wracać, no to będzie dużo z górki. Tu już po parku nie jeździmy po jakichś specjalnych górkach, w miarę jest równy teren. Więc jedziemy do parku coś przekąsić, zjeść jakiegoś loda. Pokażę wam kilka miejsc. Będę wracał. Kościółek na wodzie, który jest przykładem, że Polak potrafi. Z tego tu gdzieś wyczytałem, to został wybudowany na rzece z tego względu, żeby ominąć podatki, że jakby nie stoi na gruncie, więc technicznie rzecz biorąc powinny być płacone mniej itp. itp. Ogólnie Polak potrafi. Przypomniałem sobie, że mam stąd zdjęcie gdzieś sprzed 2 lat na fanpage'u, chyba jedno z pierwszych. Ogólnie fajne miejsce, ale nie polecam, jeśli ktoś nie lubi walczyć o miejsce parkingowe, ponieważ jest to bardzo ciężko, więc najlepiej rowerem albo na piechotę, bo wtedy mamy gwarancję, że sobie pochodzimy, a inaczej będziemy jeździć w kółko i szukać miejsca parkingowego. Niestety jest tutaj ich mało, a ludzi bardzo dużo. Natomiast jeśli chodzi o sklepy, to w sumie się zaopatrzyłem, można spokojnie dostać lody, w sumie niedrogo. Jest spożywczak tam obok chyba restauracji nietoperzowej, gdzie normalnie kupimy Powerade'a czy pół litra coli za 3,50, więc ceny normalne, nie jak na morskim oku, więc tym bardziej fajnie. Można sobie przyjechać, nie przepłacać. Postaram się pokazać wam jeszcze parę ciekawych miejsc. Rower sobie przypiąłem tam przy sklepach. Lepiej tutaj się poruszać
z buta niż jeździć na rowerze, bo wszędzie są korki. Ogólnie zamek w Ojcowie jest w momencie remontowany, z tego co widzę można wejść, ale niespecjalnie tam coś jest, poza jakimiś widoczkami i małą ekspozycją jakichś rzeczy ze średniowiecza. Ale chyba z tego co pamiętam wejście nie jest drogie, więc jak ktoś jest pierwszy raz to może sobie wejść za jakieś tam grosze.